Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Jeśli myśleliście, że zdrowotne porady o myciu rąk przed posiłkiem to wymysł współczesności, to dziś dowiecie się czegoś nowego. Wiadomo, pewnie nigdy w historii świata nie umyto tylu rąk, co w roku ubiegłym, ale już w średniowieczu w wielu umoralniających i prozdrowotnych traktatach sugerowano, że czyn ten ma nie tylko wymiar praktyczny, ale jest też wyrazem dobrych obyczajów. Co wiemy na temat innych obyczajów związanych z kuchnią i stołem? Jak wyglądało wyposażenie kuchni i jadalni? Czy w ogóle możemy mówić o takich pomieszczeniach? I wiele, wiele jeszcze innych pytań, na które poznacie odpowiedzi dzisiaj. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i jeśli zostaniecie z nami, no to właśnie poznacie odpowiedzi. Tak, mówię z nami, jeśli zostaniecie, bo jak zawsze są ze mną wspaniali goście. A tym razem są to wybitna badaczka średniowiecznych rezydencji rycerskich i możnowładczych, interesująca się również życiem codziennym średniowiecznej Polsce, kierownik Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowana Anna Marciniak-Kaiser. Witamy Pani Profesor. Dzień dobry, witam wszystkich. Także jest z nami pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, wręcz archeologiczny filar ich oddziału znanego pod nazwą Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego, zajmujący się praktycznie od początku swojej archeologicznej kariery m.in. właśnie kulturą mieszczańskiego stołu w średniowieczu i nowożytności, dr Jakub Szajt. Witamy, Kubo. Dzień dobry. Cześć. Zjadłeś zęby na średniowiecznym stole, jak to Tomek Stolarczyk napisał na swoim Facebooku, kolega nasz wspólny. Jeszcze trochę mało. Oraz Szczepan. Raz szczęśliwie jest też z nami mój współprowadzący, który słysząc o temacie kuchni i jedzenia porzucił na chwilę pracę nad kolejnym numerem miesięcznika Odkrywca i zasiadł z nami do tego wirtualnego stołu. Redaktor naczelny Andrzej Daczkowski. Dobry wieczór, witam wszystkich. Drodzy widzowie, przywitajcie ich wszystkich w komentarzach serdecznie i tradycyjnie dajcie nam znać, skąd nas oglądacie. Drodzy goście, dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Czy chcielibyście coś dodać do tego, co powiedziałem, czy wszystko jest odpowiednio przedstawione zostało? Pani profesor? Jak najbardziej odpowiednio, dziękuję za komplementy na wyjściu. Zawsze się staram. Ja też dziękuję, żeby goście, chyba zostało powiedziane. Żeby goście czuli się przyjemnie. I zanim przejdziemy do meritum, jeszcze tylko bardzo krótko sprawy organizacyjne. Zapis spotkania znajdziecie jak zawsze na kanale YouTube Archeologii Żywej i jak zawsze zachęcam do jego subskrybowania. Druga ważna sprawa. Z tego co widzę, to wszystko działa dobrze. Wszyscy się cieszą, że jesteśmy. Tak jak wedle wcześniejszych zapowiedzi, w trakcie transmisji odbędzie się konkurs. Nie mam werbli niestety, ale może kiedyś mi się uda to załatwić. Dzięki życzliwości wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego mamy do rozdania 3 egzemplarze najnowszej publikacji pani profesor zatytułowanej Rzeczy ludzi średniowiecza w domu. Liczyć się będzie wasza wiedza i szybkie palce. A zasady są bardzo proste. W trakcie spotkania, krótko po tym, gdy wspomnę, że teraz powinniście obserwować komentarze, pojawi się tam opublikowane przez profil Archeologii Żywej pytanie konkursowe zaczynające się od słowa konkurs napisanego wielkimi literami. Pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na pytanie, otrzyma nagrodę. Nie jest to system idealny, już go testowaliśmy na początku roku, ale działa i nikt nas przede wszystkim nie zamknie za nielegalne przeprowadzanie gier losowych, więc świetnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości wręczymy nagrodę pocieszenia. Piszcie też, jeśli jakieś zawirowania by były i przegapiłbym osobę, która była szybsza na przykład. Konkurs tyczy się tylko osób oglądających nas na żywo i na Facebooku. Obiecuję, że dla tych, którzy oglądają nas w późniejszym terminie na YouTubie, wymyślimy w przyszłości jakiś inny konkurs. Skoro już znacie zasady, to drodzy widzowie, przygotujcie się na pierwsze pytanie konkursowe, a my możemy przejść do meritum. Pani profesor, oddaję głos. Otóż, ponieważ w tytule naszego spotkania jest i kuchnia, i stół, to ja chciałam sobie ułatwić życie i pomyślałam sobie, że ponieważ pan doktor Szajt zajmuje się głównie stołem, to wychodzi z tego, że ja powinnam się zająć głównie kuchnią. A ponieważ w tekście poniżej jest, że mamy mówić głównie o kuchni mieszczańskiej, to sobie pomyślałam, że ja od razu powiem, że w kamienicach mieszczańskich kuchni nie było i szybko oddam głos panu doktorowi Szajtowi.
No oczywiście nie mogę tak zrobić. Natomiast ta prowokacyjna teza jest tylko w połowie prowokacyjna, dlatego że tak naprawdę z moich badań wynika, że w mieszczańskich domach i w domach przeciętnych ludzi kuchni nie było. Nie było takiej potrzeby. Ludzie od zawsze siedzieli razem przy jakimś ognisku. Tam się czuli bezpiecznie, bo ogień zapewniał nie tylko możliwość ugotowania pożywienia, nie tylko ciepło, ale i światło. I ludzie zapewne czuli się przy nim bezpiecznie. Zresztą to są jakieś atawistyczne chyba cechy, bo my nadal dobrze czujemy się przy ogniu, prawda? Przy ognisku czy przy kominku. Natomiast tak naprawdę podejrzewam, że potrzeba posiadania kuchni zaistniała dosyć późno. I jak oglądamy ikonografię, ta chyba jest najbardziej przekonująca dla nie fachowców, dla osób, które nie badają tych obiektów w terenie, to ta ikonografia jest najbardziej taka dotykalna, prawda, i może przekonać. I tutaj od razu, jeżeli Państwo widzicie to, co ja widzę, to mamy na dole już pierwszy przykład taki, że w mieszczańskim domu, a zapewne jest to dom mieszczański, widzimy z boku klatkę schodową, że nie ma kuchni, że jest to kominek, który mógł służyć do wszystkiego i że jest to pomieszczenie, które jest pomieszczeniem takim wielofunkcyjnym, powiedzielibyśmy, open space'em współczesnym, gdzie ogień płonie na poziomie posadzki, gdzie tak naprawdę no nic nie wskazuje na to, że to jest kuchnia. Zresztą nazwa kuchnia się pojawia bardzo późno i w zasadzie mamy kuchenkę gazową, mamy kuchenkę elektryczną i mamy kuchnię jako pomieszczenie, co świadczy o tym, że tak naprawdę to cała ta potrzeba posiadania odpowiedniego pomieszczenia wydzielonego, no pojawia się późno, na tyle późno, że nie odzwierciedla jej nasz język, prawda? I tak się dzieje zresztą w wielu krajach, w wielu językach. To by była ta moja jedna teza. Jakby można było pokazać kolejne zdjęcia, to potwierdzimy jakby tę moją tezę. Tak, powinno się... O, jest, zmienia. Prawda? Zobaczmy. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, które... No czy ono jest kuchnią? No siedzi pani przy takim samym kominku jak poprzednio, coś gotuje, coś w czymś miesza, a obok siedzi pan przy stole i to nie jest zwykły stół kuchenny, jak my teraz siadamy sobie przy jakimś blacie, ale jest to stół, na którym leży obrus, prawda? Czyli kolejne przedstawienie pomieszczenia, które kuchnią nie jest. I mamy jeszcze jedno podobne przedstawienie, natomiast nawet przy badaniach archeologicznych najwięcej tego typu badań mamy z Wrocławia, gdzie poszukiwano, pani profesor Chorowska czy pan profesor Piekalski zwracali na to uwagę. W zasadzie kuchni nie spotykamy. Nie spotykamy pomieszczeń, które możemy uznać za kuchnię. A ponieważ w historii obowiązuje dobra zasada niemnożenia bytów niekoniecznych, to skoro ich nie znajdujemy, nie znajdujemy ich w przekazach pisanych, nie znajdujemy ich badając mury, no to w zasadzie no nie musimy ich tworzyć, ich po prostu nie było. Gotowano w pomieszczeniach tych właśnie ogólnych, być może przy większych domach było jakieś pomieszczenie mniej reprezentacyjne i bardziej najczęściej była to sień, w której można było gotować. To, że nie znajdujemy kominów, to jest zupełnie inna sprawa, dlatego że kominy mogły być bardzo nietrwałe. Mówię tu o kominach sztagowych, które były po prostu drewnianą konstrukcją oblepioną gliną, po której nie zostają ślady, prawda? Jeżeli zostanie rozebrana, to już ich nie znajdziemy. Archeolog znajdzie swoje ukochane dołki posłupowe, a dołki posłupowe mają to do siebie, że możemy z nich zrobić wszystko, zrekonstruować wszystko i niczego nie będziemy pewni. Także tutaj w zasadzie archeolog stoi na spalonej pozycji, także ja będę się upierała, że kuchni nie było. Stoły pewnie były, ale nie wszędzie. Ale to nie wiem, czy nie doktor Szajt powinien tutaj coś na ten temat teraz. No jeżeli chodzi o stoły, to też archeologicznie ciężko byłoby to zdiagnozować na pewno. Ja przykładów takich, powiedzmy, ze Śląska, szczerze mówiąc, archeologicznych nie znam, w całości zachowanych tym bardziej. Więc no, pewnie sprawa jest podobna, jak tutaj pani profesor mówiła z kuchnią rzeczywiście, że były pomieszczenia, w których takie tak naprawdę wielofunkcyjne, w których właśnie jadano, przygotowano strawę, no i wspólnie biesiadowano, czy wspólnie spożywano posiłki. Więcej można na pewno powiedzieć o samej zastawie stołowej. I nawet, chociaż tutaj też w zdecydowanej większości, jeżeli mówimy właśnie o samym stole, to chyba też tutaj, też idąc tropem pani profesor, ikonografia jest chyba najbardziej znaczącym tutaj źródłem, jeżeli chodzi o próbę rekonstrukcji wyglądu tych.
rzeczy. Ale wracając jeszcze do przygotowania żywności do tych kuchni, wydaje mi się, że jeszcze jest jedna rzecz, o której nie zdajemy sobie sprawy, to znaczy, że tak naprawdę my w tej chwili wszystko możemy zrobić w kuchni, prawda? Bo my kupujemy półprodukty, my kupujemy rzeczy już przygotowane do spożycia, one są w woreczkach, one są poporcjowane, one są czyste, jeżeli nie do końca, to wystarczy je opłukać. Natomiast ludzie w średniowieczu nie kupowali półproduktów, oni kupowali no, nie kaszkę, tylko z ziarna, prawda, z których tą kaszkę musieli sobie zrobić, ubić w stępach czy w czymkolwiek innym. Oni nie kupowali kotletów gotowych do upieczenia, tylko oni kupowali kawał mięsa, z którym należało dać sobie radę jakoś obrobić. Tak samo warzywa były, no, w całości były brudne, wykopane z ziemi i też należało z nimi jakoś dać sobie radę. Wobec tego prawdopodobnie większość takiej, powiedzmy sobie, brudnej pracy kuchennej była wykonywana na zewnątrz, była wykonywana gdzieś na podwórzach, jeżeli chodzi o mieszczaństwo, gdzieś na dziedzińcach, jeżeli chodzi o większe obiekty. I tutaj właśnie też jest taka sprawa, że rozrzut między biedną chatą jednoizbową, w której gnieździli się wszyscy, tam spali, przebywali, gotowali, robili wszystko, a zamkiem czy klasztorem, gdzie tych osób przebywało bardzo dużo, no jest zupełnie niebywały. Fakt, że my nadal nie zdajemy sobie sprawy, że w tej chwili nawet oglądając programy, jak ludzie mogą mieszkać w jakich tragicznych warunkach, gdzie Polsat im buduje nowe domy, znaczy remontuje im domy, a potem oglądając jakieś niesamowite wille milionerów, no widzimy podobny rozdziew, prawda? Jak w średniowieczu. Tu się nic nie zmienia nadal. Mimo, że jesteśmy już niby tacy cywilizowani, to nadal to jest zupełnie niesamowita skala. I teraz może kuchnia, no kuchnia była, mimo moich prowokacyjnych na początku oświadczeń, ale ona była w obiektach dużych, gdzie przebywało dużo osób, gdzie należało nakarmić dużo osób. I w tym momencie był to zakład zbiorowego żywienia, prawda? Mamy też, przygotowałam takie dwa zdjęcia, gdzie są przedstawiane kuchnie, ale one już wyglądają zupełnie inaczej. Tam nie ma jednej osoby, która klęczy przy palenisku i coś tam obraca narożnie, tylko to są pomieszczenia, gdzie mamy półki z naczyniami i gdzie mamy wiele osób. I jeszcze jedna, tutaj uwaga, no nie powiem, że seksistowska, ale nieomalże. Przy tych obrazkach mamy mężczyzn w kuchni, czyli przekonanie, że tylko mężczyźni zostają szefami kuchni, pojawia się w średniowieczu. Natomiast prawdopodobnie też chodziło to o coś innego, nie chodzi na to siłę fizyczną, tylko chodzi o to, że mężczyznom więcej płacono. Henryk VIII, który zatrudniał w swoich kuchniach ponad 200 osób, zatrudniał głównie mężczyzn z tego powodu, żeby wykazać, że go na to stać. Bo mężczyźnie musiał zapłacić znacznie więcej, aniżeli kobiecie. Stąd ta męska służba w kuchniach pojawia się właśnie na zamkach, właśnie w klasztorach to pojawia się, no, jeżeli był to klasztor męski, to musieli mężczyźni gotować, prawda? Tutaj jakby inne uwarunkowania. Ale zobaczcie, tutaj są mężczyźni, są kobiety, jest to zupełnie co innego, natomiast nadal mamy ten nieszczęsny kominek, czyli nadal nie mamy typowej kuchni, nie mamy paleniska na podwyższeniu, tylko mamy nadal coś, co było w tych domach mieszczańskich, no czego zapewne nie było w chałupach chłopskich, bo tam zapewne na środku po prostu mieliśmy palenisko, przy którym zasiadano i które służyło no i światłu przede wszystkim, ponieważ no w domach średniowiecznych ze względu na niewielkie otwory tego światła było bardzo mało i było ono cenne. Wobec tego nawet jeżeli nie gotowano, to podtrzymywano ogień po to, żeby to wnętrze oświetlić. Czyli no kuchnia była, była. Ale ja bym chciałbym dopytać. No właśnie, moment, coś, jakieś echo tak, idzie. Jakieś echo jest. Drodzy widzowie, dajcie znać, czy dobrze słychać, bo ja słyszę u siebie lekkie echo, ale jeszcze nie jestem pewny, jaki to jest, co jest spowodowane. Może się uda to jakoś jeszcze zmniejszyć. Bo ja bym chciał właśnie dopytać, czyli takiej średniowiecznej mieszczańskiej kamienicy leżącej tuż obok rynku albo przy rynku, nie wiem, XIII, XIV wiek, to ówcześni mieszkańcy takiej kamienicy tej kuchni raczej nie mieli, tak? Jestem przekonana, że nie. Czyli przygotowywano te posiłki na podwórkach z tyłu, tak?
To znaczy nie posiłki, znaczy obróbka spożywczych surowców odbywała się na podwórzach, natomiast gotowano w domach, ale gotowano w tych kominkach, gotowano w pomieszczeniach. Tutaj nie przygotowałam za dużo ilustracji, ponieważ no, nie mamy jakby czasu, żeby je pokazywać, ale w większości ilustracji pokazane pomieszczenia wskazują na to, że jest to pomieszczenie ogólne, prawda? Tam mamy stoły przykryte obrusami, tam mamy z tyłu łóżka, na których spano, mamy, takie są przedstawienia, gdzie mamy pulpity i przy tym osoby, które przepisują księgi, czyli osoby no, z góry tego społeczeństwa, nie mamy przedstawień kuchni jako takiej. Zapewne jej po prostu nie było. Kuchnie pojawiają się w źródłach pisanych dopiero w XV wieku i zawsze są to oddzielne budynki. Są to oddzielne budynki w dworach, na zamkach. Znaczy tutaj chodziło też pewnie o zabezpieczenie przeciwpożarowe, ale te kuchnie były zwykle osobnymi budynkami. Nie były to pomieszczenia, prawda? Nawet jeżeli znajdujemy opisy dworów, gdzie szukamy pomieszczenia, które mogło być kuchnią, to możemy na nie trafić tylko śledząc takie wzmianki o skrzyni, w której trzymano jakieś warzywa, o kłodach, w którym przechowywano zboże, gdzie jest jakieś palenisko, ale nigdy nie pada nam słowo kuchnia przy tych pomieszczeniach, wobec tego ich nie było. Zresztą, no umówmy się, nawet bogaci mieszczanie mieszkali w jednym albo w dwóch pomieszczeniach i spali wszyscy razem. I mówię, tu jak się ogląda nawet wykłady bardzo znanych historyków architektury, na przykład profesora Tarleya, Brytyjczyka, on się bardzo dziwi, że bogaty kupiec śpi w jednym pomieszczeniu ze swoją żoną i z czwórką czy piątką dzieci, z czego połowa to są dziewczyny, prawda? Czyli tutaj jakby nasze wyobrażenie o potrzebie takiej intymności no jest też trochę zawodne, a już potrzeba oddzielenia kuchni no była bezsensowna, no bo i dlaczego? Zresztą tak naprawdę to zawsze, jeżeli coś jest popularne, to potem przestaje takie być i zaczynają się ludzie wręcz tego wstydzić. Potem już w dobie, powiedzmy sobie, późnego renesansu, baroku, w wielkich możnowładczych dworach tak bardzo bano się kuchni, że tą kuchnię ustawiano w najdalszym końcu pałacu, prawda? One były gdzieś zupełnie przy bramie, także między kuchnią a jadalnią, w której państwo jadało, to było ładnych czasami kilkadziesiąt metrów, czyli z tymi potrawami trzeba było biegać. Po prostu nagle stwierdzono, że ponieważ przeciętni ludzie mieszkają w tym samym pomieszczeniu, w którym gotują, to tutaj tym najbogatszym to zupełnie nie przystoi. Oni będą unikali zapachów kuchennych, które są no, nie przystoją na pewnym poziomie. Czyli z kolei to izolowanie kuchni może potwierdzać też to, że pierwotnie ona izolowana nie była, była jakby częścią życia. Zresztą no, umówmy się, jeżeli przychodzimy do kogoś porozmawiać, to poza osobami, które muszą się patrzeć w ekran telewizora, to tak naprawdę najlepiej siedzi się w kuchni, prawda? I tam rozmawia. To nam zostało do dzisiaj. Zresztą wracająca moda na open space, na jedno takie pomieszczenie, w którym jest kuchnia i pokój dzienny, no to jest to, co mieli ludzie w średniowieczu, więc ponieważ my to lubimy, dlaczego oni mieli tego unikać? Mhm. Jak najbardziej. No, jeszcze mam pytanie do prezesa. Przyniosła się często do... Właśnie do kuchni, tak. Jeszcze mam pytanie dotyczące właśnie samego odprowadzania dymu. Pani profesor wspomniała o tym, że były rozwiązania odprowadzające dym, ale czy one były skuteczne? Na pewno nieskuteczny i na dodatek, jeżeli widzimy kapy nad piecami, to nie zawsze świadczy o tym, że te okapy czy kapy piecowe były podłączone do przewodów kominowych. One najczęściej służyły wyłapywaniu iskier, bo tak na dobrą sprawę dla średniowiecznego domu największym zagrożeniem był pożar. I tutaj nawet nie o ten dym chodziło, dym się unosił gdzieś tam pod powałą, można było jakoś z tym żyć. Być może to klęczenie przy paleniskach było niewygodne, ale tak na dobrą sprawę też powodowało, że mniej dymu się wdychało, prawda? Bo dym idzie do góry, więc ta praca na poziomie posadzki pozwalała na uniknięcie tego zadymienia. Natomiast
mamy jeszcze kominy sztagowe, czyli no bardzo lekkie konstrukcje z drewna, które stawiano nad paleniskiem i wyprowadzano początkowo nad powałą, o ile ona była, bo początkowo też jej pewnie nie było, tylko od razu dach, ponad dach. I to załatwiało sprawę. Palenisko zwykle było na środku izby wcześniej, dlatego że lepiej oświetlało całe pomieszczenie, a poza tym nie zajmowało miejsc przy ścianach, przy których stały chociażby łóżka, prawda, ławy, łóżka jak łóżka, no ławy, na których spano. Także tutaj sposób oświetlenia i oszczędność miejsca wskazywała na to, że można było to palenisko usytuować na środku. Potem te kapy, czy okapy kominkowe, które były podwieszane i służyły tylko zbieraniu iskier, no i dopiero w ostatnim etapie rozwoju przewody kominowe. Jest znakomita praca, troszeczkę zapomniana, niewznawiana, pana Kazimierza Kwaśniewskiego o paleniskach i piecach w budownictwie ludowym. Dla mnie było to objawienie, jak ją przeczytałam. Wszystkim polecam. Takie pytanie. Zimą, kiedy było, no trzeba było taką kamienicę ogrzać, rozumiem, że to palenisko płonęło cały czas, tak? Podejrzewam, że tak. Poza tym w ogóle rozpalenie ognia nie jest takie proste, wobec tego podejrzewam, że ten ogień tlił się nieustannie, czy w palenisku otwartym, czy w tych kominkach, bo paleniska otwarte nadal były popularne. Pani profesor opowiedziała naprawdę fascynującą rzecz o średniowiecznym zautomatyzowaniu kręceniem rożna. I gdyby pani przytoczyła sposoby właśnie takiej automatyzacji tej pracy. Znaczy najczęściej publikowanym takim urządzeniem w artykułach archeologicznych jest takie urządzenie bardzo pomysłowe, gdzie na pionowym pręcie mamy taki wiatraczek zrobiony z takich miseczek i gorące powietrze, które unosiło się z nad paleniska, uderzało w te miseczki, powodowało, że ten pionowy pręt się obracał, przekładnie na dole przenosiły ten obrót na obrót poziomy i to obracało ruszt. No dla mnie jest to coś zupełnie genialnego. Wprawdzie cały czas mam ochotę zrobić taki eksperyment, czy to ciepłe powietrze rzeczywiście ma taką siłę, żeby obracać ten rożen, no ale skoro tak namalowano, to pewnie ma. Natomiast urządzenia, które można obejrzeć jeszcze w paru obiektach w Europie, w zamkowych zwłaszcza, to są te urządzenia, gdzie mamy kilka rożnów jeden nad drugim. Do każdego jest przymocowany jakiś łańcuch albo sznur i do nich są przymocowane ciężarki. Po prostu takie ciężarki wyrzucano gdzieś tam do fosy, gdzieś przez okno i one opuszczając się po prostu powodowały obracanie tych rożnów. Tutaj można było stosować różnego rodzaju przekładnie, także każdy rożen mógł się obracać z inną prędkością. Natomiast no podejrzewam, że najciekawszą rzeczą są te niesamowite pieski, które wstawiano w koło dreptakowe czy deptakowe, bo różnie się mówi, które po prostu biegały tak jak teraz chomiki w takich swoich karuzelach, biegały w tych kołach i też powodowały obracanie się rożnów. Tutaj mamy tylko takie opisy z Anglii, więc być może to było tylko ograniczone do Wysp Brytyjskich, natomiast no być może nie wiemy o innych sposobach, które mogły być wykorzystywane. W każdym razie no oszczędzano siłę ludzką, a może też bano się gapiostwa człowieka, który się mógł zagapić i nie obracać tym rożnym odpowiednio prędko. Natomiast no oszczędzano sobie pracy i te pomysły są naprawdę niewiarygodne zupełnie. Jeszcze wracając do tych ciężarków, jak rozumiem, ciężarek sobie opadał do fosy, do najniższego punktu, a potem zwyczajnie podciągano, zwijano sznurek i z powrotem. Tak, tak. No, genialne w swojej prostocie. Dobrze. Możemy teraz przy grillach wykorzystywać. Świetny plan. Wydaje się, tak, że wszystko działa. Trochę było za cicho, ale udało mi się to też naprawić. Więc już wszystko jest w porządku. Konkurs będzie trwał dalej. I to w sumie jest dobry moment na zadanie kolejnego pytania. W tym pytaniu prawdopodobnie wygrała pani Michalina Kobylińska, była najszybsza. Odgadła od razu, prawie natychmiastowo, że chodziło o kamionkę. Zaraz potem była pani Liliana Misiak-Kuźbik, ale to jeszcze sprawdzę. Tego pytania o te paleniska i kominy, to jest takie obrazek podpisany w Gminie Zbiorowej 1 i tam jest pokazane olbrzymie pomieszczenie mieszkalne, gdzie
po środku izby jest palenisko z olbrzymim kotłem, nad którym nie ma nawet żadnego okapu, prawda? Czyli to jest zupełnie otwarty ogień i na nim piec w pomieszczeniu zamkniętym, znaczy i na nim kocioł w pomieszczeniu ewidentnie zamkniętym, w pomieszczeniu, w którym ludzie przebywają. Tak. I tutaj na zdjęciu właśnie, które drodzy widzowie widzicie, na szybko, food trucki to nie jest pomysł współczesny. Food trucki właśnie taki średniowieczny food truck właśnie widzicie na zdjęciu. Panie Jakubie, co pana najbardziej zaskoczyło w pana badaniach? Bo to jest najciekawsze, co zaskakuje badacza? No, ja też czytając pani książkę zwróciłem uwagę, że i też z tym się zgadzam, że rzeczywiście źródła archeologiczne, czy też ikonograficzne i pisane jakby predestynują te badania nad schyłkowym średniowieczem. XV wiek jest tutaj dużo bardziej reprezentowany w źródłach archeologicznych, a dlatego mnie tu pozytywnie zaskoczyły wyniki badań tego Placu Nowego Targ, przy którym miałem okazję uczestniczyć w badaniach, które z kolei, z którego z tych badań pozyskano bardzo dużo zabytków datowanych dosyć wcześnie na ten okres transformacji, powiedzmy, lokacji miasta, więc wiek XIII. I to już nam pokazało, jak rzeczywiście ta kultura stołu, czy zastawa stołowa przede wszystkim się zmieniała dosyć szybko. Jak wiele się tutaj nowych rzeczy pojawia w tym czasie w stosunku do tego, co wiemy, czego ludzie używali właśnie we wczesnym średniowieczu. A więc mamy... Nie wiem, czy tam chyba zdjęcie jest takich noży, tak zwanych forlegemeser, a więc być może noży, które mogły służyć do nakładania posiłków z takimi tempo zakończonymi głowniami. Nie wiem, Radku, czy to... Tak, tak, czy to już próbuję je znaleźć. I to właśnie są takie egzemplarze pozyskane właśnie z Placu Nowy Targ. One są datowane około połowy wieku XIII. One są znane też z ikonografii, tam też chyba takie jedno... Taką rycinę, co prawda XV-wieczną Michaela Wolgemuta też przysłałem, gdzie taki nóż się też pojawia. No więc to mnie tak w tych badaniach zaskoczyło, że rzeczywiście jest dużo przykładów, które świadczą zarówno o tych dalekosiężnych kontaktach kulturowych. Tutaj akurat Śląsk nigdy chyba tak dobrze tego nie oddawał jak miasta Pomorza na przykład. Ale właśnie Wrocław i te ostatnie badania pokazały, że mamy do czynienia też z wieloma ewidentnymi importami z terenów zachodnich. Z tym, że też znowu tutaj jest pewna niewiadoma, skąd dokładnie te zabytki pochodzą, bo nie w każdym przypadku da się to jednak ustalić. Na pewno rozwój form naczyń wchodzących w skład zastawy stołowej tutaj należy pewnie tu widzą przedstawić nowe typy zarówno naczyń ceramicznych, które były najbardziej powszechne, ale także pojawienie się stopniowo szkła, naczyń szklanych. Tutaj puchary fiatowe to są może takie najbardziej sztandarowe przykłady, już XIV-XV wieczne, też tam kilka zdjęć zabytków dobrze zachowanych, między innymi z Głogowa czy z Legnicy, ale także chyba należy podkreślić badania w Nysie, która dostarczyła dosyć dużo przykładów szklarstwa średniowiecznego. No i tutaj jeszcze chyba trzeba też nawiązując do książki pani profesor, podkreślić tą interdyscyplinarność, czyli to, jak ważne są nie tylko czy korelacja wyników badań archeologicznych z wynikami prac historyków, a więc z analizami źródeł pisanych i też z analizą ikonografii. Tutaj, szczerze mówiąc, historycy sztuki chyba nie przywiązują takiej wagi do analizy detali, tak jak tu była mowa, więc tutaj chyba to pozostaje w gestii archeologów, żeby nad tym posiedzieć i rzeczywiście oglądać tyle, ile się da, żeby później wiedzieć, co się znajduje. No ale to właśnie taka korelacja, czy przykład tego, jak to może być przydatne, to właściwie choćby naczynia szklane, które pojawiają się w źródłach pisanych, które pojawiają się właśnie w źródłach archeologicznych, ale rzadko kiedy pojawiają się w źródłach pisanych, jeżeli chodzi na przykład o testamenty, bo tutaj w książce pani profesor wiem, że takie powiedzmy spisy inwentarzy, choćby krzyżackich, to tam akurat naczynia szklane są dosyć obficie wymieniane, ale jeżeli na przykład chodzi o źródła ze Śląska tutaj, to my praktycznie nie mamy. Czyli z jakich powodów te naczynia nie podlegały zastawowi, to jest też ciekawe pytanie, dlaczego tak było, bo raczej możemy podejrzewać, że one były jednak dosyć wartościowym elementem zestawy stołowej,
ale może z tego powodu, że szybko się tłukły, czy były właśnie dosyć kruche, może nie było takiego zainteresowania. Z drugiej strony też chyba trzeba było powiedzieć o rozwoju zastawy stołowej wykonanej z metali, jeżeli chodzi o naczynia. I tutaj też z kolei źródła archeologiczne, nie powiem, że milczą, ale rzeczywiście jest ich dosyć niewiele. I to też raczej mówimy o XV wieku, kiedy powiedzmy ta zastawa stołowa szczególnie wykonana z cyny, no bo ta wykonana ze srebra czy nawet ze złota to są rzeczywiście już takie, można powiedzieć, elementy luksusowe i gdzieś tam wymieniane w źródłach, w testamentach, ale przez nas archeologów raczej nie znajdowane na wykopaliskach. Natomiast naczynia cynowe, których dzisiaj z kolei się nie używa, to trzeba podkreślić, że od XV wieku, ale szczególnie już w czasach nowożytnych, to była jedna, to był surowiec niezwykle często wykorzystywany, nie tylko do produkcji zastawy stołowej, ale znowu z tego względu, że bardzo łatwo było poddać go recyklingowi, miał niską temperaturę topnienia, a z drugiej strony był też dosyć cennym surowcem, to te naczynia niestety też rzadko trafiają do ziemi. Więc tutaj można powiedzieć o takich rzeczach. Tu z kolei też jako ciekawostkę chyba, to pani profesor też w swojej książce zwróciła na to uwagę, są takie naczynia, których ja w publikacjach archeologicznych się dosyć rzadko spotykałem, czyli tak zwane te podstawki, które w ikonografii bardzo często są pokazywane, czyli tak można to określić płaskimi talerzami lub płaskimi miseczkami. Często to są rzeczywiście takie deseczki, można powiedzieć, okrągłe czy też kwadratowe, i które przez archeologów chyba wydaje się są dosyć rzadko prawidłowo interpretowane, jeżeli już są znajdowane. Były oczywiście też naczynia cynowe w ten sposób, w takiej formie wykonywane. Ja tutaj znam przykład, przykład z Lwowa, w tej publikacji w katalogu zabytków, zabytki podziemnego Lwowa. Tam jest taka patera datowana na chyba wiek XVI, ale z terenów zachodnich tego typu zabytki są rzeczywiście często też odnajdywane w warstwach archeologicznych. Słucham? Czy prostokątne pan zna? Prostokątne, to znaczy ze Śląska znam tylko okrągłe, natomiast na przykład z Niderlandów są prostokątne i w źródłach pisanych wiem, że na przykład Erasm z Rotterdamu nazywa właśnie te prostokątne naczynia kwadrami, czyli takimi powiedzmy właśnie od kształtu. I tego przykładu naczyń rzeczywiście jest troszkę i chyba właśnie wynika ich, może nie tyle brak, bo one są, ale ich niewielka liczba tutaj w źródłach naszych, chyba jednak z tego, że archeolodzy do tej pory nie zwracali dostatecznie uwagi na tego typu naczynia, czy te fragmenty najczęściej naczyń. To cieszę się, że pan to powiedział. Ja chyba się uśmiechnął jakieś źródła do tego, ponieważ mnie się nie udało znaleźć takich zabytków prostokątnych. One są w ikonografii. To mnie też zaskoczyło. Natomiast prawdę powiedziawszy, największym dla mnie zaskoczeniem, jeżeli chodzi o stół, to była popularność obrusów. One są na każdym przedstawianym stole. Mało tego, one są dopasowane do stołów okrągłych, są wtedy okrągłe. One są bardzo ciekawie zdobione, chyba haftowane, być może tkane również w taki sposób. One mają frędzle, które są w sposób specyficzny splatane. To obrusy raz, a dwa, co było dla mnie kompletnym szokiem, to było używanie indywidualnych serwetek do ochrony. Tutaj też na tych zdjęciach, które przesłałam, jest pokazywane. Są pokazywane. Tam, gdzie jest napis serwetki, to tam są takie złożone serwetki, które znamy dzisiaj, czyli niewielki skrawek materiału, prawdopodobnie prostokątny, tak wygląda, bo on tam leży złożony. Natomiast na drugim zdjęciu, też serwetki jeden jest określone, mamy zamiast indywidualnych serwetek taki pas materiału, który leży na kolanach gości. Widzimy go tutaj z tyłu, widać wyraźnie, że to nie jest obrót, że jest to dodatkowa tkanina, która zapewne miała służyć ochronie szat. No być może wycierano w to również ręce i usta, nie przewidzimy. Ale generalnie coś, co zupełnie się chyba nikomu ze średniowieczem nie kojarzy, prawda? Nie dość, że obrus. Na rekonstrukcjach filmowych różnych widzimy no, dosyć niską kulturę spożycia, kiedy rozrywane palcami jakieś mięsiwo i generalnie nieporządek na stole. A tutaj mamy obrus, mamy serwetki. Naczynia zaskakują mniej, ponieważ archeolodzy z naczyniami mają do czynienia cały czas i te kamionki, czy naczynia loszlickie, czy nawet majolika,
prawda, czy fajans pojawia się dosyć często, więc to nas nie zaskakuje. Natomiast właśnie te noże serwingowe, o których Pan mówił, czy no mnie zupełnie zaskoczyły te obrusy w takiej ilości i te serwetki, coś, czego się naprawdę nie spodziewałam i to był dla mnie szok. Nie mówiąc oczywiście o zwyczaju mycia rąk, o tym, że w każdym pomieszczeniu jest przedstawiona miska z dzbankiem i wisi ręcznik, też bardzo często haftowany, czyli że ten zwyczaj mycia rąk, o którym się mówi, ale w odniesieniu do klasztorów, prawda? Mamy te lawaba w krużgankach klasztornych, bo wiadomo, że mnisi, którzy udawali się na posiłek do refektarza, mieli myć te ręce, to było nakazane. Natomiast w domach normalnych ludzi również te ręce myto i tutaj ta ikonografia nam bardzo wyraźnie na to wskazuje. Czy ta kultura spożywania posiłku była znacznie wyższa, aniżeli podejrzewam zdecydowana większość społeczeństwa, nawet zainteresowanych ludzi średniowieczem, mogła się domyślać, może się domyślać. Tu na pewno się zgodzę, jeszcze jeżeli mogę dodać o tych obrusach, to jeżeli przyjrzymy się ikonografii, to tutaj naprawdę bardzo ciężko znaleźć chyba w ogóle stół, który nie byłby zakryty, powiedzmy, który dużo trudniej znaleźć taki stół, który jest powiedzmy nieokryty, a zastawiony naczyniami, niż te, które miały te obrusy, a z drugiej strony to też może nas troszkę dziwić, ale jednak te obrusy były też zapisywane w testamentach, podlegały zastawowi, o czym na przykład świadczy ten spis zastawów i długów mienia żydowskiego z połowy XV wieku i tam rzeczywiście tych obrusów różnego typu, z różnych surowców, materiałów, także zdobionych właśnie pojawia się dużo, więc rzeczywiście były to elementy cenne dla ówczesnych ludzi. No i same stoły, te składane zwłaszcza. Ja niestety trafiłam na zdjęcie stołu, składanego stołu takiego na kozłach, które można było zestawić cały wielki, no, okrągły stół z dziurą po środku, prawda? Po prostu robiono je, to był łuk i poszczególne jakby elementy tych stołów trafiały w siebie tak, jak trafia w tej chwili boazeria, prawda? Na pióro. One w siebie wchodziły, był klin i było takie wyżłobienie, w które ten klin wchodził. Także można było zbudować bardzo długi stół, który na dodatek po złożeniu był owalem. No niestety nie mogłam tego zdjęcia wykorzystać, no bo prawa autorskie i tak dalej, ale to świadczy też o tym, jak dobrze było, ludzie byli przygotowani chociażby do tych uczt, o których czytamy, na które zabijano setki wołów i kapłonów i tak dalej, że te stoły były montowane w tym momencie, kiedy było to potrzebne, potem mogły być składane, dlatego że jak wiemy, goście najczęściej spali w tym pokoju, w którym odbywała się uczta i tam rozkładano dla nich posłania, co też jest szokiem, no bo tych ludzi było najczęściej sporo. Także spanie pod stołem to jest współczesny zwyczaj w średniowieczu, zapewne te stoły szybciej składano. No tak, ale też pani profesor, w pani książce jest mowa o stole ziemnym, tak? Gdyby pani mogła wyjaśnić, jaka to była konstrukcja. To jest coś, o czym ja przeczytałam, natomiast jakby nigdy na to nie trafiłam ani w ikonografii, czemu nie należy się dziwić, ani w czasie swoich badań archeologicznych, ale powiem z ręką na sercu, że gdybym trafiła, to nie wiem, czy wcześniej, przed przeczytaniem tego opisu, byłabym w stanie prawidłowo odczytać te warstwy ziemne, ponieważ polegało to na tym, że wykopywano na środku izby rów, który był szalowany najczęściej drewnem, a po środku pozostawał kwadratowy, prostokątny fragment ziemi, który troszeczkę podwyższano i w tym momencie ludzie siadając na ziemi, na klepisku, spuszczając nogi do rowu, siedzieli sobie dosyć wygodnie, a mieli przed sobą coś, co jakby było namiastką stołu, było troszeczkę wyższe, troszeczkę wystawało ponad poziom gruntu. Nie trzeba było wykonywać stołu, bo zresztą wykonanie stołu w średniowieczu nie było takie proste. Zauważmy, że to są czasy, kiedy pień drzewa jest rozrywany klinami, czyli mamy dranice, które nie są równe. A zbicie stołu no wymaga zbicia ze sobą kilku desek, prawda? No bo jedna taka dranica to jest troszeczkę mało. Stół musi być trochę szerszy, wobec tego spasowanie no wymagało tutaj już, tak się mówi, stolarskiej roboty, a niekoniecznie ciesielskiej. Ja wiadomo, że większość sprzętów była wykonywana ciesielską robotą, a nie stolarską. Czyli, że wykonanie stołu było na pewno trudne i dosyć kosztowne, natomiast tego typu stół ziemnym no, mógł być wykorzystywany. Natomiast, jak mówię, no, to jest opis etnograficzny. Nie znam przykładów
No ale zapewne takie bywały. Zresztą rozwiązanie moim zdaniem świetne. Nogi nie drętwieją, stół jest troszkę wyżej, nie zajmuje miejsca, niewiele kosztuje. Także zapewne takie były. Tylko podłoga jest nierówna. Podłoga jest nierówna. Może, ale może w ciągu dnia, kiedy nie zasiadano przy tym stole, być może była zakrywana deską, ten rów. Tak. Prawda? No, nadal można się było potknąć o sam stół, ale Drodzy goście, wybiła 21, już jest 03. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, jeśli przedłużymy o jakieś 20 minut z powodu problemów technicznych. Czy pani profesor, nie będzie to problemem? Oczywiście. Kuba? Jeżeli ktoś jeszcze pozostał wśród swoich... Bardzo chętnie. Wszyscy są... Znaczy, zostali stali bywalcy, na pewno 200 osób wciąż jest z nami, więc dla 200 osób jak najbardziej, myślę, możemy zostać. Wszyscy mówią, że żaden problem. Są pytania też, są pytania, nie zadaję, ponieważ i rozmowa się toczy w tak przyjemny sposób, że nie chcę nawet się wtrącać, ale skoro już jestem przy głosie, to Pan Jerzy pyta się, czy są dowody na to, że zatrudniano mężczyzn w celu wykazania, że kogoś na to stać. Rozumiem, że przekazy pisane. Znaczy, te przekazy to są przekazy o kuchni Henryka VIII, czyli no to już jest początek XVI wieku. Z Polski takich przekazów nie mamy, bo nie mamy wykazów, że płacono tej służbie kuchennej, prawda? Natomiast jakby no ta męska siła robocza zawsze była droższa. Więc tutaj to jest wiadomość ze źródeł angielskich, zresztą prawdę powiedziawszy, Anglia ma najwięcej zachowanych i zabytków i opisów, także tutaj ja no, korzystałam jako porównanie z tych źródeł angielskich przede wszystkim. Pan Maciej Słowiński, który jest zasadniczo nadwornym kucharzem archeologii żywej i w każdym numerze archeologii żywej na końcu można znaleźć jego przepisy, które sam testuje i zawsze polecamy, ale nikt jeszcze się nie przyznał, że próbował cokolwiek ugotować według tych przepisów. Pyta się, nawiązując do faktu, że kuchnie były jednak oddzielnymi budynkami, jak rozwiązywano kwestię temperatury jedzenia? Czy są jakieś przesłanki, że w jakiś sposób dogrzewano przed podaniem je, czy po prostu kwestią temperatury strawy była jedynie sprawność fizyczna podającego? Tu znowu taka archeologia doświadczalna, może nie archeologia, tylko taka historia doświadczalna. Okazuje się, że nawet przebiegnięcie z pieczystym z budynków pomieszczonych przy bramie do końca pałacu i podanie ich na stół nie powodowało, że ta potrawa szybko stygła. Zresztą mamy przykłady nawet średniowiecznych takich kloszy, którymi przykrywano potrawę, prawdopodobnie po to, żeby ochronić ją właśnie przed wystygnięciem. Czyli nie wydaje mi się, żeby konieczne było podgrzewanie potraw przed podaniem ich na stół. Tak. To nie było aż takiej odległości, prawda? I jeszcze pan Bartosz Trąsa, który był prawdopodobnie pierwszą osobą, która odgadła, że w drugim pytaniu chodziło o akwamanilę. Zapytał się, czy często trafiamy na połączenia materiałów, na przykład ceramika z metalami, tak jak na przykład losztice. I to pewnie pytanie do Kuby, bo chyba chodzi o głównie ceramikę i naczynia. No właśnie, bo nie wiem, czy chodzi o akwamanile, czy one były łączone z kilku surowców, czy chodzi ogólnie o przedmioty. Bo jeżeli chodzi o akwamanilę, to taki przykład znam z Raciborza, że akwamanilę jest wykonana z ceramiki, ale ma też metalowe nity, którymi prawdopodobnie przymocowano ją do jakiegoś tam rusztowy, do jakichś haków i prawdopodobnie była w jakiejś niszy zawieszona i służyła jako lawabo. Więc taki tutaj przykład jeden jest, ale tam też chyba, Radku, przesłałem tobie ceramikę, tą protokamionkę loszticką i tam rzeczywiście to są już takie, powiedzmy, luksusowe przykłady, gdzie takie łączenia wykonywano. Na pewno, będąc przy naczyniach protokamienkowych i kamienkowych, tego typu zdobnictwo też było wykonywane na naczyniach kamienkowych tak zwanej grupy Falkego. Tu chyba tutaj nie mamy, akurat, mamy zdjęcie dzbana takiego, tej grupy Falkego, który został wykopany przy ulicy Świętego Mikołaja we Wrocławiu. Zresztą ciekawe, bo z tego co wiemy, socjotopografia Wrocławia istnieje i to wcale nie była jakoś bogata działka, a mimo wszystko znaleziono tam dwa
prawie kompletne, dodatne do rekonstrukcji dzbanki, bardzo zresztą misternie wykonane grupy Falkego. Tego typu chyba okucia jednak zamawiano później, lub też były to naczynia zdobione już pod konkretnego klienta, raczej bogatszego. Czy z miast takie przykłady mamy i czy są takie przykłady innych naczyń? Na pewno tutaj też w książce pani profesor pojawiają się takie przykłady z Elbląga, zadawane chyba za Grażyną Nawrocką, tak? Mamy na przykład drewniane puchary. Które są często mają przymocowane pokrywy, prawda? One się w tym pojawiają. I takie domniemane właśnie też naczynia drewniane. Przepraszam, że tych przerwę. Tak, ale to jest ewenement. To tutaj rzeczywiście jest to ewenement. Natomiast a propos łączenia różnych tworzyw, różnych surowców w zasadzie i elegancji stołu, to jest ten niesamowity nef, który jest z kryształem górskim, prawda, i z emaliami, i z kamieniami, właśnie z perłami. Jakby można go było pokazać. Nef, czyli solniczka, prawda? Sól była droga, wobec tego i naczynia, których podawano, były niezwykłe zupełnie. Także ten nef jest przepiękny i to jest właśnie przykład łączenia, ale to już jest naprawdę top społeczeństwa i to chyba się nieczęsto zdarzało. Top w sensie królowie władcy, nie bogaty mieszczanin. I to ci najbogatsi prawdopodobnie. Najbogatsi. Jeżeli chodzi jeszcze o łączenia, bo tu też wiem, że zdjęcie takiego puchara wykonanego z serpentynitu, to jest dosyć ciekawy przykład, tam przesłałem tutaj Radku fotografię. To jest puchar śląski, on jest zrobiony właśnie z serpentynitu, jest okuty złoconym srebrem. O tym, że pochodzi prawdopodobnie z Dolnego Śląska, świadczą herby, które są tutaj trzymane przez tych trzymaczy w postaci nóżek. I on trafił i obecnie to naczynie, zresztą ono jest też w ikonografii często dosyć pokazywane na tych bogatszych stołach, nie tylko mieszczańskich. I obecnie ten pucharek znajduje się w zamku Rosenborg w Kopenhadze i tam trafił dosyć wcześnie, bo już przed wojną na pewno. Dokładnie w jakich okolicznościach tego nie wiemy. Więc to też jest taki przykład, powiedzmy, ekskluzywnej zastawy stołowej. Ale może takie mniej, w cudzysłowie, drastyczne łączenie różnych surowców. No to mamy tutaj przykład też chyba zdjęcie, które tutaj przysłałem, przedstawiające konwie cechowe, wykonane z cyny, ale najczęściej były te większe egzemplarze zaopatrywane w kurki mosiężne na przykład, czy wykonane z brązu, lub też nóżki, które były wykonane z innego surowca, z tego przede wszystkim względu, że jednak cyna dosyć szybko się ścierała i ulegała deformacji pod wpływem ciężaru, więc tam stosowano trochę inne rozwiązania. No, same w sobie te naczynia są dosyć ciekawe, bo są przykładem, powiedzmy, takiej zastawy stołowej wykorzystywanej przez bractwa różnego typu czy cechy podczas uczt, wyzwolin i tak dalej. Tu mamy trochę właśnie źródeł pisanych na ten temat. Dla Wrocławia w rocznikach sztuki śląskiej taki artykuł autorstwa Tadeusza Wercowicza powstał na ten temat, także można polecić. Ja mam jeszcze jedno, to znaczy czasami bardzo prestiżowe, drogie naczynia, które były najczęściej do nas importowane, były potem okuwane metalami. Mamy tutaj przykłady chociażby tych pucharów świętej Jadwigi, które się nam pojawiają, są importem z Bliskiego Wschodu, które prawdopodobnie najpierw służyły po prostu jako naczynia stołowe, natomiast potem trafiały jako naczynia liturgiczne i były okuwane na przykład złotem czy innymi metalami. Czyli tutaj też nie zawsze mamy pewność, kiedy ten inny metal, inne tworzywo, w tym przypadku te okucia metalowe się pojawiają. Mamy takie przypadki chociażby tych dzbanów loszlickich, które były niezwykle popularne w Europie i niezwykle drogie. One też są okuwane i też nie bardzo chyba wiadomo, czy było okute od razu w średniowieczu, czy dokonano tego później. Także tutaj mamy też pewną zagadkę. Super. Osoba, która zadała pytanie, jest jak najbardziej usatysfakcjonowana. Pytanie jest też o jedzenie. O jedzeniu zasadniczo w tym wykładzie nie było. Jedzeniu poświęcimy w ogóle osobny wykład i to pewnie będzie na to, co jedli i bogaci, i co jedli duchowni. To będzie można by spokojnie każdemu z każdej z grup poświęcić godzinę. Są też pytania o to, czy nagranie będzie dostępne później. Tak, będzie dostępne na naszym YouTubie, na kanale Archeologii Żywej.
Zachęcam do subskrybowania. Nie będzie go tak szybko, bo będę składał wszystko to, co nagrywałem podczas naszych problemów technicznych, więc trochę mi to zajmie, ale pojawi się na pewno do końca tego tygodnia. Pytanie jest jeszcze o obrusy. Pan Robert tak. Lewandowski pyta się, czy obrusy kładziono jeden pytanie. Na drugim, jak na filmie Krzyżacy podczas uczty w Malborku i zmieniano w mig cały zestaw? No podejrzewam, że tego to nigdy nie będziemy wiedzieć. Pan Ryszard, jeżeli coś tak? było podwójne, to o czym mówiliśmy, czyli obrus i serwetki. Natomiast... Tak, pan Ryszard Matyja właśnie zwraca uwagę, że skoro wszystkie z tych rzeczy były cenne, to raczej nikt sobie nie chciał pozwolić na niszczenie i zbieranie wszystkiego razem. Raczej to tak jest nielogiczne. Choć idea bardzo szczytna. Znaczy taki fajny pomysł. Nie musimy sprzątać. W takich realiach były znacznie lepiej pokazane, aniżeli w nowszych produkcjach, zwłaszcza telewizji polskiej. Ale ja mam jeszcze pytanie odnośnie sztućcy. Pani profesor pisze, że noży nie wręczano jedzącym. Przychodzili z własnymi nożami, tak? I łyżkami. I łyżkami też, tak? Tak, w zasadzie to już wiemy, że prawie większość osób nosiła nóż ze sobą, łącznie z kobietami, ponieważ było to podstawowe narzędzie. I no, rozrywanie chleba czy mięsa rączkami nie jest takie proste, jak się może wydawać. Można spróbować. Te noże były potrzebne, natomiast potem cały czas noszono te łyżki ze sobą. Nie pamiętam, gdzie znalazłam taki opis, ale dotyczył już wieku XVI, że bogaci ludzie zawsze tą łyżkę zacholewą przysłowiową mieli, bo mieli ją srebrną albo właśnie cynową. Natomiast w domach tych łyżek wykonanych z metali było niewiele. Jeżeli gościom można było wręczyć jakąś łyżkę, to była ona drewniana, czyli troszeczkę mniej wygodna. Więc te dla własnego dobrostanu lepiej było nosić je ze sobą. No tak. I teraz dla wszystkich, którzy wytrzymali z nami do końca, pomimo wszelkich przeciwności, ostatnie pytanie konkursowe, bo jeszcze go nie zadałem, zaraz się pojawi, gdy tylko zobaczę na streamie, że już dałem sobie samemu znak, bo tu mamy jak zwykle lekkie opóźnienie. Kubo, mam do ciebie jeszcze pytanie. Jakbyś mógł powiedzieć coś o tej pięknej łyżce, której zdjęcie przysłałeś, gdzie ona została znaleziona i co ona przedstawia drewnianej. A tutaj chyba dwie łyżki, tak? Przesłałem. Jedna, tak. Jedna to jest rysunek łyżki, która też została znaleziona we Wrocławiu przy ulicy Świętego Mikołaja. Zresztą chyba nie wiem, czy w tej samej kloace, w której zostały odkryte te dzbanki grupy Falkego. Tego nie jestem pewny. Natomiast ona jest o tyle ciekawa, że łyżki zdobione tutaj, tak jak pani profesor powiedziała, one są dosyć rzadkie. Przede wszystkim mamy do czynienia z prostymi łyżkami drewnianymi, które zresztą też, tak jak mi się wydaje, są dosyć słabym wyznacznikiem chronologicznym. I tutaj niewiele się zmieniały łyżki, które były strugane powiedzmy tam w wieku XIII, wieku XV. Ciężko powiedzieć, nie mając bardziej powiedzmy wysublimowanych zabytków, a tutaj trafiła się taka łyżka, która była dosyć misternie zdobiona, więc pewnie wykonanie jej też zajęło sporo czasu. Chyba dosyć rzadka. Ja tutaj ze Śląska znam może ze trzy łyżki, które podobnym kunsztem się odznaczają. Zresztą tu warto zwrócić uwagę, że też z mojego doświadczenia widzę, że te łyżki są dosyć krótkie, o krótkich trzonkach, te, które prawdopodobnie służyły jako element zastawy stołu. Ta chyba wrocławska, ona ma chyba, jest zakończona przedstawieniem niedźwiedzia. Dobrze, tutaj nie wiem, czy to jest widoczne tak, na zdjęciu. Tak, widać. Takie nawet bym powiedział miś jak ze ślęży. Znaczy uchwyt mógł być inny, jeżeli my teraz chwytamy łyżkę i może wtedy była wygodna. Zresztą ergonometria nie jest mocną stroną średniowiecza. Mnie zawsze zastanawia, dlaczego stylusy były takie krótkie, co znacznie utrudniało pisanie, no ale były, czyli no, jakoś się sprawdzało. Dobrze. Drodzy widzowie, jeśli jeszcze jakieś macie pytania, to jest ostatni moment, żeby je zadać. Spróbujemy jeszcze może jakąś szybką rundę szybkich pytań i jeszcze szybszych odpowiedzi. Książkę ostatnią, trzecią, udało się wygrać panu Marcelowi Knyżewskiemu. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo znowu jest kwestia sekund.
dosłownie w tym samym momencie pani Michalina Kobylińska napisała, ale ona już książkę wygrała, więc tylko się pewnie upewnia, że na pewno dostała. Ja pozdrawiam pana doktora Marcela Knyżeckiego, mojego doktoranta. Bardzo serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że wygrał książkę. Oj, wstyd, że jeszcze nie ma własnej. Książka się sprzedała, czekamy na dodruk, wobec tego pewnie nie zdążył do wydawnictwa. Tak jest. Drodzy goście, znaczy widzowie, którzy wygraliście książki, właśnie jest taki problem, że aktualnie jeszcze czekamy na dodruk, więc ona nie dojdzie szybko, ale na pewno kiedyś dojdzie. To zapewniam i zostałem zapewniony przez wydawnictwo, że tak się stanie, więc nie obawiajcie się, jeśli trochę to potrwa. Będę się z wami i tak jeszcze kontaktował i wszystko zasadniczo. Ale przypomnijmy, że e-booki są cały czas dostępne. Tak, e-booki są cały czas, jeśli tylko macie ochotę, są świetne. Bo ja też. Ale książka papierowa jest przepięknie wydana i prawdę powiedziawszy, to byłam zaskoczona, ponieważ ona się troszeczkę opóźniła, bo okazało się, że papier sprowadzano z Wiednia. Nie wiem dlaczego, ale uparłyśmy się razem z panią Joanną Apanowicz, która opracowywała graficznie książkę, że ma być to ładny papier, a nie ta okropna kreda, która dominuje w naszych wydawnictwach, czyli papier Munken, który jest po prostu miły w dotyku. Ja bardzo pani Joannie dziękuję, zresztą mojej przyjaciółce, za to, że wpadła na ten pomysł, bo naprawdę książkę czyta się również rękoma, prawda? Książka pachnie, książka jest miła w dotyku i to jest zupełnie inny odbiór, aniżeli e-booka, chociaż ja e-booki lubię, bo chociażby wyszukiwanie informacji w e-booku jest znacznie łatwiejsze, prawda? Można wpisać hasło i je znaleźć szybko, ale jednak taka prawdziwa książka do łóżka to jest zupełnie co innego. Tak, jak najbardziej. Znaczy wiadomo, niestety niektórzy nie mają wystarczająco dużo miejsca już w domu na 10 regał z książkami archeologicznymi. Domyślam się, że państwo macie ten sam problem. Tutaj widzę, że widzowie są i zachwyceni książką, i piękną okładką. Pan Marcin Woźniak, nasz stały widz, pisze: mój szef, redaktor naczelny Archeologii Żywej, dr Paweł Konczewski, pisze, że już w ogóle jest po lekturze. Nie wiem, udało mi się. Ja przeproszę wszystkich, którzy mają książkę, żeby obejrzeli okładkę całą, bo tam jest klucz i jest dziurka do tego klucza na ostatniej stronie, więc to też jest pewien taki zabieg wizualny, moim zdaniem bardzo udany. Bardzo udany. Andrzeju, czy masz jeszcze ostatnie pytanie jakieś gdzieś w głowie? Ja nawet nie tyle pytanie mam, ile chciałbym zachęcić pani profesor do opowiedzenia tej historii naczynia, czy dwóch elementów naczynia z zamku Nadarzyn? Narzyn. Tak. Jak pani profesor skojarzyła właśnie dwie części znajdujące się w różnych częściach zamku, że one stanowią to samo naczynie i jest pewna interpretacja, co się stało z tym naczyniem. Znaczy, historia rzeczywiście dla mnie wspaniała, ponieważ taka zbliżająca do tych ludzi, którzy w zamku żyli. W jednym sezonie znaleźliśmy parę fragmentów, które udało się skleić. Naczynie na szczęście było dosyć charakterystyczne, miało charakterystyczny kolor, wobec tego no nie mój geniusz jakiś w szukaniu dziesiątek tysięcy fragmentów skorup, tylko faktycznie ono było dosyć charakterystyczne. Po dalszych analizach okazało się, że mamy dwie części tego naczynia. Sprawdzenie, skąd te dwie części pochodzą, wykazało, że góra naczynia została znaleziona w fosie, poskładana oczywiście z kawałków, natomiast dół tego naczynia znaleźliśmy w studni zamkowej. No i nasza interpretacja była taka, że ktoś, kto wpuszczał to naczynie do studni, zapewne z jakimś pożywieniem, które powinno być ochłodzone w tej studni, albo wydobywając, nie wiemy, czy to było w trakcie wyciągania, czy w trakcie wpuszczania, ale najprawdopodobniej naczynie uderzyło o brzeg studni i pękło. Czyli wyciągnięto jedynie górę tego naczynia i wyrzucono do zamkowej fosy. Natomiast reszta z tym mięskiem być może wylądowała na dnie studni. Do fosy było dosyć daleko, czyli nie był to prosty rzut przez ramię tą resztką naczynia, tylko należało z zamku wyjść i do fosy wyrzucić. Ja zawsze się zastanawiałam, że chciałabym usłyszeć, co ta osoba, która popełniła takie przestępstwo, powiedziała w momencie, kiedy to naczynie się potłukło. Natomiast dlaczego pobiegła aż do fosy wyrzucić? No zapewne chciała ukryć ten niecny czyn, ponieważ no, można było wyrzucić zapewne do jakiegoś śmietniska, które musiało znajdować się gdzieś w obrębie zabudowań zamkowych, a niekoniecznie biegać do fosy. Teraz opowiedzieliśmy sobie wydarzenie sprzed 600-700 lat, tak?
No, z pierwszej fazy zabudowy zamku, kiedy tam była tylko wieża, znaczy to jeszcze może nie był taki pełen zamek, bo wtedy jeszcze była tam tylko wieża kamienna i obok tego zapewne dom drewniany. I to była chyba ostatnia ćwierć wieku XIV, tak mi się wydaje, ewentualnie no, sam początek XV. No, niesamowite. Niesamowite jak najbardziej. Drodzy widzowie, jeśli macie pomysł, co taka osoba mogła powiedzieć w momencie rozbicia wspaniałego naczynia, to zaproponujcie. Tylko wiecie, słowa cenzuralne, żeby nas tu nikt nie zbanował na Facebooku. To tyle. Może kiedyś będziemy mieli takie narzędzia, że pytają możliwe, ten głos zawarty gdzieś. Motyla noga, tylko Agata Szędzikowska napisała. Świetnie, nasz myślę, ulubiony bar. Że ta osoba co? Powiedziała coś takiego, ojej. Ojej, z pewnością. Dobry pomysł na konkurs, pisze Jacek. No świetny pomysł, zapamiętam sobie. Jeszcze ostatnie pytanie od Krystiana Sikorskiego, to ono będzie chyba, szybko uda się nam na nie odpowiedzieć. Czy na uczcie dokonywano rozbioru zwierząt na mięso? Na uczcie to na pewno nie. Tylko nie, przed ucztą. Tak, i od tego zasadniczo też jatki były miejskie, żeby się tym mięsem, ubojem i tak dalej zająć. Dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Mam nadzieję, że może jeszcze spotkamy się jeszcze raz w przyszłości, pewnie dalszej, bo wiem, że pani profesor ma teraz bardzo trudny okres na uczelni, zapracowany i tak dalej, więc jeśli tylko znajdzie się więcej trochę czasu, to proszę dać znać i nasi widzowie będą niesamowicie wdzięczni, jeśli się uda kolejny raz. I teraz... Jeżeli znajdziemy temat z takim miłym towarzystwem, to ja bardzo chętnie. O, u nas jest tylko wyjątkowo miłe towarzystwo, szczególnie pośród gości, bo my to, no, my już się trochę przyjedliśmy naszym widzom pewnie. Teraz czas na pożegnanie. Parę minut każdy będzie miał dla siebie, taki ekran się wyświetli. Czas na pożegnania, pozdrowienia, podziękowania dla kogo się tylko zechce. I jako, że Andrzej wie, jak to się robi, to jak zawsze jest pierwszy, kiedy jest. Dobrze. Ja chciałem serdecznie podziękować za bardzo miły czwartkowy wieczór. Znów z olbrzymią satysfakcją zauważyłem, że czytelnicy, odkrywcy brali żywy udział w tym webinarze. Naprawdę zachęcam do zakupu książki pani profesor. Jestem w trakcie lektury obecnie. Jest to rzecz bardzo, bardzo no, wciągająca po prostu, tak można powiedzieć. I co? I pewnie Radku widzimy się mam wkrótce. Już, widzimy się wkrótce po prostu, tak. Prenumerujcie odkrywcę. Zawsze o tym. Prenumerujcie, a o odkrywcy powiem tyle, że Radku będziesz na kilku zdjęciach w kwietniowym odkrywcy. I staraliśmy się naprawdę wszystkie radki poprawić na Radosławę. Mam nadzieję, że się to udało w gazecie. Wspaniale, bardzo dziękuję. Pani profesor, chwila dla pani. Znaczy, ja chciałam bardzo podziękować panom za miłą dyskusję i za słowa uznania. Bardzo doceniam i podnosi mi to niesamowicie samopoczucie. Natomiast chciałam przede wszystkim pozdrowić wszystkich pasjonatów średniowiecza. Uważam, że jest to niesamowita epoka. Fascynująca zupełnie i nigdy mi się nie znudzi. Natomiast teraz chwila prywaty. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich absolwentów i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pozdrawiamy Łódź. Oglądają i oglądają również i absolwenci, bo widziałem, że są pośród wszystkich widzów. Oczywiście książkę, o której cały czas wspominaliśmy, widzicie zaraz obok. Będzie dostępna w wersji papierowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego da nam znać. Mam nadzieję, że właśnie wy będziecie pierwsi, żeby się dowiedzieć, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I chwila dla kolejnego fana średniowiecza, Jakubie. No też dziękuję przede wszystkim Radku za zaproszenie tutaj, za możliwość rozmowy na bardzo ciekawy temat. No też prywatnie pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego w Głogowie, z Muzeum Archeologicznego. Przy okazji zapraszam do odwiedzin naszej placówki, jeżeli oczywiście taka możliwość będzie, nie wiadomo jak to
w najbliższym czasie się potoczy. Ale jeżeli już jesteśmy też przy stole i przy zestawie stołowej, to chyba warto wspomnieć o wystawie objazdowej, która jest teraz dostępna, przynajmniej jeszcze dostępna w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. I tam co prawda późniejszy trochę okres, ale kawa czy herbata i te archeologiczne świadectwa konsumpcji w dawnym Gdańsku. Więc póki można, to naprawdę zapraszamy i polecamy. Tak jest, zawsze polecamy wystawy, bo to jest, jeśli tylko ktoś ma możliwość, a ogląda nas cała Polska, Łódź górą. Łódź też pozdrawia, pisze Paulina Jesieńska. Więc zresztą Głogów również oglądał, bo widziałem, że też się zapowiedzieli, że są. I chwila ode mnie, tak jak zawsze, zachęcam do prenumerowania Archeologii Żywej. Tak, tutaj macie okładkę aktualnego numeru. Wszystkie te spotkania możliwe są dzięki temu, że kupujecie zarówno Archeologię Żywą, jak i Odkrywcę, bo jesteśmy w stanie to wszystko prowadzić. Panie Mieczysławie, Londyn też jest górą, Toruń też pozdrawia. No wiemy. Też wszystkie nie mamy ulubionych miejscowości. Lubimy, jeśli ogląda nas cały świat. Za tydzień się widzimy w czwartek, znowu o 20:00. Już mam nadzieję, że bez problemów technicznych się uda. Będziemy rozmawiać o Górnych Łużycach. W końcu mój szef, redaktor naczelny Archeologii Żywej doczeka się zaproszenia do naszego webinaru. Będzie historyk również dr Krzysztof Vogt. Porozmawiamy o Łużycach, o naszym projekcie wspólnym, też 1000 lat Górnych Łużyc i grodziskach, które są tam budowane. Będzie zawsze, jak zawsze, ciekawie. No i oczywiście jeszcze raz dziękuję naszym gościom. Dziękuję tobie, Andrzeju, że się udało ci pojawić pomimo napiętego harmonogramu. I teraz... Nie żałuję, naprawdę. Machamy zasadniczo do wszystkich i żegnamy się. Do widzenia. Trzymajcie się, drogi. Do widzenia.